spodziewałem się, że może być bardzo fajnie, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Gdzieś tam potem na mierniku plonu przeskakiwało nawet miejscami powyżej 10 ton, no to już było fajnie, tak? Na nasze tutaj ziemie. Ze względu na to, że gdzieś ta pszenica była na dobrych polach, bo nie są to złe pola, wody było na wiosnę dosyć sporo, no spodziewałem się, że może być bardzo fajnie, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Ale jeżeli by się nie udało, no nie miałbym żadnych pretensji do chłopaków, że się coś nie udało. No oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy myślałem, no mam nadzieję, że się uda, jak nie, no to no co, no czyszczalnia w gospodarstwie jest, będziemy czyścili. Ale obyło się w tym roku bez czyszczalni, nie trzeba było nic doczyszczać. Wszystko to, co zostało zebrane, naprawdę plon był rewelacyjny i czysty. Bardzo duże problemy z pogodą, żeby to zebrać. Co chwilę przypadywało. Niestety, no i częściowo ta pszenica, która była zbierana między innymi potem właśnie na tym filmie, no niestety też już zaczęła porastać. Gdzieś tam chodziło z tyłu głowy, że no trzeba to zbierać na suszarnię mimo wszystko, ale w końcu udało się wykroić parę dni w te żniwa, żeby to dokończyć. Nie było to łatwo. Myślę, że mogło nam trochę nawet uciec z plonu, tak? Gdzieś tam wystrzelić czy coś i pogorszyć jakość tego plonu, ale myślę, że tak i tak wyszło rewelacyjnie. W czasie, kiedy żeśmy to zbierali, naprawdę plon był rewelacyjny. Miejscami przechodziło najśmielsze oczekiwania moje powyżej 10 ton zbierać na mierniku plonu co chwilę. To nie jest tylko na mierniku plonu, bo rzeczywiście taki plon był skalibrowany, wszystko. I rzeczywiście miejscami powyżej 10 ton spokojnie było. No z całego pola, tamtych 20 paru hektarów, no zebraliśmy prawie 9 ton średnio z hektara, tak? I to na tej czwartej klasie, która tam jest, no to był dobry wynik, naprawdę bardzo dobry wynik. No takich plonów to, że tak powiem, w moim gospodarstwie wcześniej nie widywałem. No mimo ciężkich warunków, które były przy zbiorze, no udało się zebrać całość i z bardzo dobrym skutkiem. Myślę, że z fazą tutaj nie będziemy mieli problemów, gdyż no, pszenica jest dzisiaj naprawdę w bardzo wczesnej fazie rozwojowej. Będziemy musieli ją trochę gonić na wiosnę. Ja widzę, że ona nawet jeszcze nie krzewi, to jest taka faza 3 liści w tej chwili, tak jakby sobie 13. Pogoda w tym roku będzie trochę łaskawsza niż w poprzednim, tym bardziej, że właśnie ona jest w tak wczesnej fazie i będzie można to zrobić.